Rolnicy z Boniewa są przerażeni. Susza zniszczyła sporą część ich plonów. Niestety, problem z opadami powtarza się już w kolejnym sezonie. Rzeczywiście problem suszy w tej części Kujaw, nie tylko on dotyczy naszej gminy, ale także gmin sąsiednich, jest bardzo, bardzo poważny i tutaj wydaje mi się, że będziemy musieli podejść do tego dużo szerzej i zrobić taką troszeczkę kampanię, żeby rzeczywiście przeciwdziałać tej pogłębiającej się już suszy. Mówię o tym, żeby może ograniczyć nawet postępy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, które w najbliższym czasie już mają być w kolejnych coraz bliżej nas gminach, w gminie Kołow, w gminie Babiak. Mówię o drugim stopniu na Wiśle, aby podnieść poziom do rzeki Zgłowiączki. I mówię także o pewnych spiętrzeniach naszych zbiorników, aby rzeczywiście tutaj było więcej wody i większe parowanie. Wójt ma świadomość, że działania jednego samorządu mogą być niewystarczające. W ubiegłym roku przy wsparciu powiatu udało się sprowadzić stację kontroli meteorologicznej, która stanęła w Wietrzychowicach w gminie Izbica Kujawska, żeby udowodnić, że na tym terenie opady są rzadkie. A problem suszy staje się coraz poważniejszy. Już w tamtym roku rolnicy odnotowali ogromne straty. W tym roku straty będą dużo większe niestety z tego co widzimy. W tej chwili już powołaliśmy komisję do przeciwdziałania skutków suszy i będziemy to szacować, ale też jestem rolnikiem. Według mnie to w wielu uprawach te straty mogą sięgać 90% nawet. Wójt Klimkiewicz ma nadzieję, że wraz z sąsiednimi samorządami i powiatem uda się zainteresować władze województwa i kraju problemem, którego skutki mogą być dla tej części Kujaw opłakane. Tu jest dużo tematów, które zostały w jakiś sposób przez ostatnie lata zaniedbane. Są pewne dokumentacje, które pewnie już dawno potraciły ważność, ale jeszcze z lat 70., gdzie już na tym terenie planowano podpiętrzenie. Już nie mówię o takich zaniechaniach z budową drugiego stopnia na Wiśle, który wybudowany blisko, myślę, ponad 40 lat temu, był tylko takim pewnym przejściowym etapem i wydaje nam się, że przynajmniej to jest moja ocena, że niewybudowanie tego drugiego stopnia niestety bardzo pogłębiło deficyt tutaj wody i zrobiło ogromne szkody właśnie w stosunkach wodnych i wydaje się, że no nie możemy tego tematu odkładać na jakiś dłuższy czas, bo możemy naprawdę to stepowienie Kujaw, które gdzieś tam pojawia się w podręcznikach, może i powoli staje się realnym problemem i rzeczywistością. Póki co rolnicy z przerażeniem patrzą na swoje pola, modląc się o deszcz, który być może uratuje to, co jeszcze ocalało.